Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku Rozmowy za światami. Dzisiaj postanowiliśmy spróbować z Adamem Mickiewiczem. To przecież niesamowita postać i jakże ważna w naszej kulturze, ale w naszych dziejach. Jeżeli Państwu się podoba, proszę lajka, suba, łapka w górę, serduszko, abyśmy mogli dalej to prowadzić. Po pierwsze, to co usłyszałem w głowie, kiedy patrzyłem na niego, to jest zawsze taki stan, kiedy wychodzę jakby poza siebie. Trudno jest opisać stan, w którym się znajduję, ale jest to bardzo przyjemny stan, chociaż też i wyczerpujący na swój sposób, ale jakże Państwu nie przekazać tego, co się słyszy, jakże nie powiedzieć tego, co przychodzi do głowy. Usłyszałem, powiedz im, że zrobiłem wszystko, co potrafiłem. Różne są do mnie podejścia, ale ja wiedziałem, co robię. Pisząc, myśląc, mówiąc i wdrażając swoje życie w czyny. Wszystko razem złożyło się na piękny okres mojego życia. Nie żałuję żadnego okresu mojego życia, nie żałuję niczego, co zrobiłem, a wręcz jestem z siebie dumny i zadowolony. Wszystkie rzeczy, które napisałem, płynęły z głębi duszy, płynęły z głębi serca. Dzisiaj wiele się pisze, ale wiele się pisze rzeczy, które nie powinny być napisane albo są tak zwanym pisemnym ściekiem. I tu przepraszam, powiedział za wyrażenie, ale dobitność słów czasem pokazuje, co rozmówca ma na myśli. Kiedy piszemy coś, kiedy chcemy coś przedstawić, powinno być to wzniosłe, a przynajmniej zrozumiałe. Nawet jeśli jest to jakaś powieść, powinna ona mieć sens w rozpoczęciu, w środku i w zakończeniu. Mówi się, że byłem wizjonerem. Myślę, że tak. Myślę, że moje dzieła różne wybiegały poza ramy tamtych czasów i sięgały dalej. Kiedy pisałem z utęsknieniem do różnych miejsc, to tylko dlatego, że ukochałem piękno i to piękno chciałem przedstawić. Powinniśmy pisać o rzeczach pięknych, wzniosłych i umieć je opisywać tak literacko, aby ktoś, kto czyta, był w środku. Aby ktoś, kto czyta, przenosił się w to wszystko. Zawsze, długo zastanawiałem się nad tym, co piszę. Każde zdanie analizowałem, ale i każdą wypowiedź, którą mówiłem, analizowałem. Zawsze chciałem, żeby to było najszczersze i najbardziej płynące z duszy. Tak, jestem szczęśliwy, jestem zadowolony. Tu po tej stronie wiele rzeczy zrobiłem, wiele rzeczy napisałem. Nie dziwmy się, ale po tej stronie funkcjonujemy tak samo jak tu, tylko że z zdwojoną siłą, lepiej i jeszcze bardziej wzniośle. Nigdy
nie zastanawiałem się, czy po tamtej stronie coś jest. Kiedy człowiek tworzy przez całe życie, nieważne jakie ma to życie długie, kiedy człowiek robi, nie ma nawet czasu pomyśleć, co będzie dalej, bo dzień dzisiejszy realizuje z pasją, z emocjami, z siłą, z energią. W moim życiu zawsze towarzyszyła wiara, Bóg. Bóg, który uzdrawia, który mi dał życie, ale potem po raz kolejny dał życie. Choć nasze dziejowe historie, zakręty były różne, choć przyszło mi żyć w czasach, kiedy nie zawsze można było mówić to, co się czuje, to i tak mówiłem. Ale każdy czas jest dobry na realizowanie siebie, swoich pragnień i każdy czas uczy być uczciwym, prawym i patriotycznym człowiekiem. Chciałbym tu podkreślić, że patriotyzm nie polega na patetycznych słowach, na trzymaniu w ręku sztandaru, czy też budowaniu barykad przez ulicę. Patriotyzm polega na własnym życiu, na własnym świecie, na pokazywaniu, kim się jest, skąd się wziąłeś i do czego zdążasz. Patriotyzm to prawo, uczciwość. Patriotyzm to życie takie, aby inni mogli brać za wzór i za cnoty twojego postępowania. Patriotyzm to wielkość człowieka ponad marności tego świata życia. To nie jest trudne. I nie chodzi o pisanie patriotycznych wierszy, poematów, bo przecież nie każdy potrafi to zrobić. I nie dziwmy się temu. Ale patriotyzm to bycie i uwznieślanie się ponad wszelkie nasze słabości, ponad wszelkie nasze ułomności. Trzeba tak żyć, aby swoim przykładem, aby swoim życiem, postępowaniem pokazywać innym, że można, nawet jeśli dookoła wszyscy są zepsuci, jeśli nawet świat zejdzie na psy, to ty musisz świecić jak gwiazda polarna. To ty musisz świecić jak słońce, które wstaje rano i oświadcza, że stał nowy dzień, a z tym nowym dniem stało nowe życie. Że kiedy budzisz się rano do tego życia, przecierasz oczy, jesteś szczęśliwy i zadowolony. Bo znowu zrobisz coś, co uwznieśli niekoniecznie całą ludzkość, ale tych koło ciebie. Nie może być człowiek oderwany od Boga, tak jak Bóg nigdy nie oderwie się od człowieka. Patriotyzm, żeby było jasne, nie polega tylko na modlitwie i byciu z Bogiem. Znałem wielu zacnych mężów, którzy nie byli religijni, a jednak swoją prawością i uczciwością zasługiwali na najwyższe wyniesienie, na piedestał życia. A to pokazuje, że człowiek bez względu na swoje polityczne czy też emocjonalne zapatrywania powinien uwznieślać się ponad tą całą psiarnię, to całe zwszawienie, jakby to powiedzieć, i swoim postępowaniem dać przykład innym. Ale przykład ten dobry, a nie ten wyimaginowany, a nie taki, który inni, czy jak to się mówi, salonowe trendy wymagałyby. Salonowe obycie, trendy, bycie na tak zwanym świeczniku,
nic nie znaczy, jeśli za tym wszystkim nie idzie prawość i uczciwość wobec siebie, wobec matki, ojca, wobec rodzeństwa, wobec tych, co najbliżej, a w końcu wobec ojczyzny, no a przede wszystkim wobec Boga. Nie z miłości do ojczyzny będą cię rozliczać, ale z miłości do ludzi i do tego, co zrobiłeś. Ale ojczyzna to nasza cała ziemia. Dzisiaj, gdy u was toczą się różnego rodzaju boje i nie te z bronią w ręku, nie te na barykadach, ale boje ideologiczne, czy też boje kulturowe, powinniśmy zadać sobie pytanie, gdzie jestem ja jako człowiek, gdzie jest Bóg jako Stwórca. I wtedy wszystkie spory powinny znikać. Rasa ludzi, kolor, myślenie, religia to jest wymysł czysto ludzki. Bycie podzielonym, bycie odosobnionym, pokazywanie wyższości w sposób niedopuszczalny. Jako mąż stanu powinien ten człowiek, jako mąż stanu, pokazać wyższość ponad innymi narodami. Tolerancję, miłość, opiekę i pokazanie, że potrafi uwznieślić ten naród, a nie zgnębić, ciągnąć w dół i powiedzieć: tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno i tego nie wolno, a tego też na pewno nie wolno. O tym to w ogóle nie myślcie. Dawno skundli się taki człowiek, który żyje tylko swoimi prawościami wymyślonymi na swoim własnym kolanie i spisanym na jakimś malnym świstku papieru i udowodnieniem, że osiągnął najwyższy szczyt myślenia. Ale każdy, kto z boku spojrzy, powie, wymyślił najwyższy szczyt głupoty, ignorancji i swojej pychy. W moim pisaniu pokazywałem patriotyzm, uwznieślałem ludzi. Kiedy wszyscy czytali to, co napisałem, przenosili się w epokę, przenosili się do tego wszystkiego, bo opisy, jakie tworzyłem, były najbardziej wiarygodne i najbardziej wciągające czytelnika. Wielu pisarzy mojej epoki pisało tak dobitnie, tak mocno i tak wyraziście, że nie potrzeba było ekranu, na którym to widać, ale pobudzało się wyobraźnie. Jeśli dzisiaj pisarz nie pobudza wyobraźni, a wręcz ją robi ubogą, jeśli czytając książkę, cokolwiek, wiersz, poemat, trzeba się domyślać, co tam było napisane, to bodaj by nigdy to nie wyszło. Szkoda czasu i atłasu. Chcę powiedzieć na koniec, że każda epoka ma swoich szaleńców, wariatów, ale i wzniosłych ludzi. I na tych wzniosłych ludziach opierajmy się. Na tych uświęconych ludziach opierajmy się i nieuświęconych krwią, chociaż też świętą, przelaną krwią, ale uświęconych myślami, czynami. I raz na zawsze należałoby sobie wbić do głowy, jak kanon, że patriotyzm to nie tylko barykada, to nie tylko sztandar, to nie rozerwana pierś i okrzyk po moim trupie. Patriotyzm to uwznieślanie siebie i innych. To prawość, to mądrość, to pomoc, to wzajemne współzawodnictwo,
to dawanie siebie, to pomaganie innym. I wtedy można powiedzieć, jestem ludzkim, a nie tylko okręgowym, ale globalnym, ludzkim patriotą. Patriotą tej ziemi, tej naszej, waszej, kochanej ziemi. I tu przerwało się wszystko. Moja głowa stała się pusta w tym momencie, więc już nic, niczego nie dodamy. Dziękuję za wysłuchanie i proszę, łapka w górę, suba, lajka, co tamkolwiek Państwo wiedzą. Bardzo się cieszę i zapraszam już do kolejnego wysłuchania. Ale zanim, najpierw wysłuchajmy to, a może parę razy, bo myślę, że naprawdę tu wzniosłe rzeczy słyszymy. Wszystkich bardzo gorąco pozdrawiam.